Do niedawna myślałem, że rzeczywistość, którą opisuje Ryan T. Anderson w książce, kiedy Harry stał się Sally, jest rzeczywistością, która Polski nie dotyczy, że to ciągle przed nami, że to jakaś opowieść futurystyczna. Przypomnę, wydana w Polsce wiosną tego roku przez Warsaw Enterprise Institute książka opowiada o problematyce transseksualizmu, jakby dezawuując czy zdzierając całą tą lukrowaną, propagandową, Otoczkę wskazując ogromny ból, nieszczęście i dramat osób, które poddały się zabiegom zmiany płci. Książka wywołała ogromne kontrowersje. W Stanach Zjednoczonych ogromna sieć Amazon wycofała ją ze sprzedaży. W Polsce na szczęście jest dostępna, bardzo gorąco wszystkim polecam. Do niedawna myślałem, że to ciągle przed nami, ale ostatnio miały miejsce wydarzenia, które. Kazały mi zmienić to zapatrywanie, dlatego dziś będę o tym rozmawiał z panią Agnieszką Marianowicz-Szygieł. A więc zaczynamy. Zapraszam. Gościem naszym jest pani Agnieszka Marianowicz-Szygieł, psycholog. Pani napisała ostatnio obszerny artykuł opublikowany w Fides et Ratio, w takim kwartalniku Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego. Ale zanim do tego przejdziemy, opowiem Pani te dwa spotkania, które miałem ostatnio. Otóż zadzwonili do mnie rodzice zrozpaczeni i prawie płacząc w słuchawce opowiedzieli o dramacie, jaki przeżywają. Ich osiemnastoletnia córka, gdy odzyskała dobut osobisty, wyprowadziła się z domu i powiedziała, żeby na nią mówić nie Zuzanna, Jakub, że chce być teraz Kubą i że... Rozważa, a nie rozważa, że podjęła decyzję zmiany płci, wystarczyła jedna wizyta w klinice, która zajmuje się tego rodzaju usługami. Mówię usługami, bo to trudno nazwać terapią. Otóż spotkała tam psychologa, endokrynologa i chirurga, którzy zaproponowali jej po jednej wizycie, po jednej rozmowie, że ona się absolutnie nadaje na taki, na taki zabieg. Opowiedzieli również oni o spotkaniu, i ja później też dotarłem do tych rodziców, że w pewnej szkole artystycznej cała druga klasa, i w szko mówię o szkole artystycznej gdzieś w Polsce, cała druga klasa deklaruje się, to jest 20, 21 uczniów, tak? I to jest 21 uczniów. I oni deklar wszyscy deklarują się jako gender fluid, a. Trójka czy czwórka jest zdecydowana poddać się tranzycji, czyli procedurze zmiany płci. Co się stało? Czy ta rzeczywistość rzeczywiście dotarła już tak szybko do Polski? Nie powiem szczerze, nie dziwią te dane. Przepraszam, że tak powiem, e, ponieważ stykałam się z tą problematyką już wcześniej i e, tam, gdzie mogłam, to ostrzegałam, że idzie do nas fala. Idzie do nas fala i problem jest w tym, że my jesteśmy trochę nieprzygotowani i powtarzamy te same błędy przygotowanie jako, 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 jako rodzice, jako, rodzice, jako, jako państwo, jako system edukacji również. Oczywiście jest mi bardzo przykro, kiedy za każdym razem, kiedy słyszę tego rodzaju historie i do mnie też się zgłaszają rodzice. Słyszę też od osób postronnych, które zetknęły się z tego typu historiami. Mogę powiedzieć, że nie tak dawno. To jest historia, która mnie najbardziej szokowała. Dowiedziałam się, że w Polsce 13 trzynastolatce za zgodą rodziców przeprowadzono mastektomię i, i operację ginekologiczną, właśnie w kierunku tak zwanej zmiany płci. Więc to mnie już zupełnie zszokowało. Panie Gnieżko, przepraszam, zadam pytanie. Czy rzeczywiście można zmienić płeć? Czy biologia pozwala zrobić coś takiego, żeby zrobić pstryk, szas, pras i w ciągu no nie wiem, jakiegoś procesu pewnie kilku lat e, kobieta stała się mężczyzną lub mężczyzna stał się kobietą. Czy ja zawsze używam takiego terminu tak zwana zmiana płci, ponieważ w sensie biologicznym jest to tak naprawdę neutralizacja płci biologicznej? No tak, ale oni twierdzą, że to jest dostosowywanie, to jest korekta płci, która została fałszywnie nadana, fałszywie nadana przy urodzeniu. Tak, tam jest specjalistyczny język w takim dosyć mocno zideologizowany, natomiast w sensie takim biologicznym czy medycznym mam do czynienia z feminizacją wyglądu albo maskulinizacją wyglądu. Nie można zmienić DNA w jakiejkolwiek komórce. Te operacje są wieloetapowe i związane są z tym, że się tak naprawdę przyszywa atrapy, tak? Tworzy się atrapy na, 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 tak, narządów. Coś się tam wycina, tworzy się sztuczne atrapy Innych narządów płciowych, poprzez szereg zabiegów medycyny, nie tylko estetycznej, dokonuje się koreptę kształtu twarzy, wycina się tam jabłka dama, różne krząstki, więc to są dosyć skomplikowane operacje. Ale jest, efekt jest, ich, jest ich wiele. Jest, jest ich wiele, szereg. tak, to, to trwa dosyć długo, czasami się rozciąga na kilka lat, ale efekt jest taki, że to nie jest, nie można zmienić płci w sensie biologicznym, można ją zneutralizować. No dobrze, to pytanie, dlaczego ludzie decydują się na taki zakres cierpienia, na taki wymiar e, no, kłopotów, problemów. Przecież no, nikt nie lubi chodzić, żeby coś mu tam wycinali, zszywali, przyszywali i tak dalej. No no, Dysporia płciowa to poważny problem. Tak, tutaj dotykamy z kolei kwestii psychologicznych. Bo coś, co się może takiemu statystycznemu Kowalskiemu w głowie nie mieści. No to psychologia jakby ma tutaj odpowiedź takimi stanami zaburzonej świadomości mamy do czynienia w zaburzeniach psychotycznych, czyli w tym obszarze, którym się zajmuje psychiatria. Ale tutaj nie mówimy o, o tej sferze, mówimy o zaburzeniach osobowości, czy czym się zajmuje psychologia. Rzeczywiście no. jest tak, tylko jeśli pan pozwoli, podam konkretne przykłady. Proszę zwrócić uwagę, że w przypadku fobii tak, albo anoreksji mamy również zaburzoną percepcję. Znaczy, człowiek mm, zupełnie inaczej postrzega rzeczywistość. Tak, niż to ma miejsce. Co się wtedy robi? Podejmuje Co się... się te... Podejmuje się terapię, tak staramy się człowieka wyprowadzić z Agorafowi, staramy się pomóc anorektyczce zbudować prawidłowy obraz swojego ciała. I podobnymi zaburzeniami percepcji siebie, ja tak to postrzegam, mamy w przypadku dysforii płciowej, czyli ktoś twierdzi, że jest innej płci... Jest uwięziony w innym, w innym ciele. ciele. Tak. I Tutaj nam się nie zgadza ta budowa biologiczna z identyfikacją psychiczną. Tak? Tutaj na tych poziomach następuje niezgodność. I psycholog powinien, jakby rzeczowo i ocenić tę sytuację, przeprowadzić bardzo wielopoziomową diagnozę. Tutaj już wracam się, w, jakby odnoszę się do badań które psychologicznych, które już są, możemy o nich jeszcze za chwilkę opowiedzieć. Ale nie można się zatrzymywać tylko na tym, jak pacjent postrzega siebie, tak? Z wielu różnych względów, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. No tak, ale czy mówi Pani o trzynastolatce? Słyszałem o sytuacjach w Stanach Zjednoczonych, gdzieś na zachodzie, że tego rodzaju procedurą objęte są już dzieci kilkuletnie, że kilkuletnim dzieciom nagle one są w stanie stwierdzić, że są dziewczynką, nie chłopakiem albo odwrotnie i rozpoczyna się ten proces, jak to oni mówią, korygowania czy korekty, czy dostosowania płci do, do psychologii, gdzie pięcio, sześcio, 10, 12 dwunastoletnie dziecko ciągle, ciągle jest dzieckiem. Oczywiście tak, no, poza tymi względami biologicznymi, medycznymi czy względami psychologicznymi mam jeszcze pewną rzeczywistość prawną i taką naprawdę no, zdroworozsądkową. Tak. Wiadomo, że dziecko nie jest do końca ani świadome siebie, ani, ani świadome otoczenia. Nie nadarło przecież, mamy tą barierę prawną 18 roku życia jako barierę podejmowania decyzji o sobie. I to powinno, chociażby to powinno składać do zwiększonej ostrzeżności tego, jak dziecko postrzega siebie. Ja chcę jeszcze bardzo można zaznaczyć, że ja nie lekceważę tego, jak takie osoby funkcjonują. Znaczy przyjmuję to, to jest, to jest ich rzeczywistość. One rzeczywiście tak patrzą na siebie. No, no dobrze, tylko nie negujemy. Natomiast, natomiast chodzi o to, co my z tym robimy, prawda? Jak my się do tego odniesiemy? Tutaj jest co najmniej kilka ścieżek. Czyli zaznaczmy jedną rzecz. Nie unieważniamy faktu, że jest jakaś niewielka grupa nie będziemy mówili czy to są promile populacji i która rzeczywiście 2000. Do, doświadcza tego rodzaju naprawdę Co? poważnego cierpienia tak że to jest cierpienie to jest teraz pytanie czy poddając tej kosztownej bolesnej uciążliwej i bardzo z punktu widzenia no, medycznego wątpliwej procedurze Jesteśmy w stanie takiego człowieka uszczęśliwić, dać mu dobrostan, taki, no, który wypadałoby. Po to jest medycyna, żeby no, mhm. e, wyleczyć, poprawić, e, zmniejszyć ból. Tutaj bardzo przydają się dane psychologiczne, bo proszę Państwa, jest tak że jest to stwierdzone, że z dysfolią płciową, czyli to jest taka naukowa nomenklatura odnośnie właśnie zaburzeń tożsamości płciowych, z dysfolią płciową występuje wiele innych zaburzeń psychicznych. Badania pokazują, że często jest to kilka diagnoz, nawet nie jedna. Mówi się o autyzmie, nawet u dwudziestu kilku procent, tak? Mówi się o zaburzeniach lękowych, depresyjnych. Mówi się o zaburzeniach relacji w rodzinie. Mówi się o kłopotach czasami nawet psychiatrycznych rodziców. Więc to nie jest tak, że ta percepcja siebie, zmieniona percepcja siebie nie bierze się znikąd. Ona no, też jest pewnym, no, jak tym wynikiem środowiska, w jakim, otoczenia, jakimś. Dokładnie. Środowisku. Natomiast tutaj mówię o tak zwanym właściwym, nazwijmy to, transseksualizmie. Natomiast. Mamy jeszcze do czynienia, i to na przykład profesor Lew Starowicz o tym mówił, e, pewną, e, pewną kulturo, kulturową presją czy modą, gdzie e, to już nie ma związku z tą taką tradycyjną, tak tą ścieżką dysforii płciowej, ale wręcz można mówić o płci na żądanie, że się traktuje to właściwie tak jak bułkę z masłem, tak? Mam taką ochotę, chcę coś zmienić, chcę coś zrobić dla siebie. Rodzice tej Zuzi dokładnie o tym mówią. W rozmowie, dlaczego to robisz, ona mówi, Siedziałam i gdy, gdy odkryłam tą rzeczywistość, gdy widziałam a, a, tych ludzi, którzy opisują na filmikach, w mediach społecznościowych, powiedziałam: Wow, to jest coś dla mnie. Mhm. Yy, dokładnie, no, mamy do czynienia z modą, mamy do czynienia z pewną inspiracją, yy, mamy do czynienia być może z chęcią wyróżnienia się, a być może w przypadku młodzieży, no, to trzeba na to, też na to zwrócić uwagę, z taką chęcią yy, yy, pewnego yy, załatwienia w ten sposób innych problemów. Może zadziałać pewien mechanizm obrony i to wszystko psycholog powinien zbadać. Tego się nie robi. Po jednej wizycie okazało no się, że mógł. jedziemy. Tak, tak. E, jeśli możemy pokazać, na portalu estetikon, to jest taki portal medycyny estetycznej, e, jakaś nastolatka zadała pytanie, czy w wieku 16 lat może, e, może dokonać mastektomii. I to się okazało? Czyli, e, amputacji, pi amputacji piersi. piersi tak, I okazało się, że lekarz to, o, o, absolutnie mo można, tylko prawda, trzeba zapytać rodziców rodzice muszą wyrazić zgodę. E, ja bym tutaj podała jako taki kontrargument y, wypowiedź już odchodzącego na emeryturę. Przepraszam, y, y, rodzice muszą wyrazić zgodę. W Polsce jeszcze pewnie, natomiast w, w Wielkiej Brytanii wiem, że jest szereg pozwów wobec klinik, Dokładnie. które dokonały takich. Y, Nazwijmy to zabiegów, ale takich amputacji dzieciakom, które po kilku latach okazały się, że wcale nie są szczęśliwe z tym, w tym nowym stanie, w tym nowym ciele, w tym nowym kostiumie nowe, nowe ciało nie jest i, i zażądały odszkodowania. Tamte operacje były robione bez zgody rodziców, szkoła, nauczyciele, trener, czy, czy ktokolwiek rozpoznając to, poradził dziecku i to wszystko było z pogwałceniem, no, odpowiedzialności, obecności rodziców w tym całym procesie. E, oczywiście i mało tego, jakby te, tych wizyt było bardzo mało, jest, jest taka dziewczyna, która pozwała właśnie tą klinikę gids w Londynie e, właśnie na kanwie tego, jak ją potraktowano, że nie przeprowadzono właściwej diagnozy, bo mam do czynienia z takim ruchem detranzycji, czyli te nastolatki w jakimś czasie, tak, u których dokonano, zaznaczmy to często nieodwracalnych zmian, tak? E, hormonami. hormonami, tak? Nie wiem, z, na przykład ten róg głosu nie da się już zmienić, tak? Czy okaleczeń, które dokonano. Tak, okaleczeń, na przykład, które na dokonano. Nie, nie da się już tego zmienić, tak? Ja nie mówię już o takich e, efektach ubocznych, e, które są szalenie ryzykowne. Przecież to faszerowanie hormonami, i o tym lekarze mówią wprost. niesie ryzyko nie wiem, dla układu kostnego, dla układu krążenia e, no, dla, dla funkcjonowania mózgu też, tak? To, to wszystko nerwo, układu nerwowego, więc to trzeba wszystko brać pod uwagę, ale chcę zwrócić na jedną uwagę rzecz. E, Odchodzący na emeryturę członek zarządu kliniki Gitz w Londynie, która między innymi która została pozwana przez tą dziewczynę, przyznał się do tego, że ta jedyna ścieżka, która jest forsowana, ta ścieżka afirmująca jest po prostu szkodliwa. Nie próbuje się w ogóle innych, to jest kwestia ideologizacji. Nie próbuje się innych, innych metod pomocy, w ogóle się nie rozważa innych metod pomocy, afirmacja i jedziemy. Tak? Lekarze abdykowali ze swojej roli, no, uznając, że realizują zachciankę pacjenta, czyli to jest medycyna na żądanie, nie chodzi o wyleczenie, nie chodzi o pomoc temu człowiekowi, a potwierdza to fragment statystyk, które przytacza Ryan Anderson w książce, kiedy Harry stał się Sally. Jeszcze raz powtarzam, polecam wszystkim rodzicom, którzy rozpoznają swoich dzieciaków nawet nieznaczne, niegroźne, zabawowe eksperymentowanie ze swoim wyglądem i tak dalej. Otóż Ryan Anderson pisze, zabiegi tranzycyjne nie przyczyniły się do zmniejszenia wyjątkowo wysokiego odsetka prób samobójczych wśród osób identyfikujących się jako trans. 41% w porównaniu do 4,6% w całej populacji. Okazuje się zatem, że osoby, które przeszły operację zmiany płci są 19 razy bardziej obarczone ryzykiem śmierci samobójczej niż reszta populacji. Tak, to są takie badania przekrojowe szwedzkie, pani Dejne, które o tym mówią, ale ja też w swoim artykule z Fidesz Radio* cytuję inne dane, które są oparte, przeglądy badań, gdzie jest uwzględnione na przykład 7, 10, ale i 100 również badań, tak, które pokazują, że tak naprawdę mamy do czynienia z pewnym eksperymentem. No to powiedzmy, co, co z tych badań wynika? Tam Mówiłam, jest pewna znacząca korelacja. My jesteśmy dzisiaj, przypomnijmy, rozmawiamy 10 czerwca, czerwiec został okrzyknięty, czy nazwany, czy określony jako miesiąc dumy LGBT przez polskie miasta, ale w całej Europie przelewają się manifestacje tych zaburzonych mniej lub bardziej osób, robi się z tego festiwal, piknik, radosne świętowanie, no to... Ile radości jest w tej rzeczywistości, pokazują te badania? Czy ja jeszcze, jeśli mogę, to chętnie bym pokazała Państwu takie dane, badania, które wykazały korelację między liczbą zgłoszeń pacjentów do, dla osób nieletnich, do takich klinik specjalistycznych. A liczbą publikacji medialnych. Bo to jest wątek moim zdaniem niedoceniany. No bo rzeczywistość ta jest coraz bardziej intensywnie obecna w, w, w przestrzeni publicznej, w popkulturze, filmy afirmujące, telewizja. Dokładnie. I, i... Ale, przepraszam, no nawet reklama. Jest pewna hiszpańska sieciówka, bardzo popularna w Polsce, w całej Europie czteroliterowa nazwa i e, stojąc do kasy, ponieważ tam są tanie i fajne rzeczy, raczej przy kasie jest e, zwykle kolejka. Te kilka minut stania człowiek jest narażony na oglądanie na wielkim ekranie zapętlonych fragmentów e, pokazów mody, gdzie efebowate e, e, dzieciaki e, o trudnym do ustalenia, e, m, no, jeżeli są do połowy rozebrane, to wiadomo, że są to anorektyczni chłopcy z długimi włosami, którzy idą k, de, żeńskim krokiem i, i nie ma tam ani jednej normalnej e, e, figury, kogoś, kto był archetypem mężczyzny, no nie wiem, ma w miarę normalną muskulaturę, e, zachowuje się jak facet, odrobina zarostu i tak dalej. Nie. Wszyscy chłopcy, wszyscy mężczyźni, którzy promują modę męską, to są typy, kiedyś się mówią metroseksualne, dzisiaj się mówi gender fluid, czy Bóg wie co. Mhm. Myślę, że rodzice powinni sobie uświadomić jedną rzecz. Tak naprawdę nie istnieje ktoś taki, jak młodzież LGBT. Ja to powtarzam w wielu miejscach do znudzenia, dlatego że, proszę Państwa, ponad 80% dzieci i młodzieży, które się wcześniej deklarują jako LGBT, również właśnie tych z dysfolią płciową, w jakiś sposób z tego wyrasta. W tym tygodniu dotarłam do najnowszych badań z 2021 roku, gdzie naprawdę bardzo znani specjaliści stwierdzili, że tylko u 12% tych dzieciaków, te, ta dysforia płciowa jest trwała. Co to oznacza? To oznacza, że jeśli dziecko mówi, że dzisiaj się tak identyfikuje, to ono za kilka lat może się identyfikować Czyli zupełnie inaczej. W 88% jest to fake albo jest to chwilowa yy, jakaś taka... Yy, zmiany również, zmiany w okresie, w okresie dojrzewania, yy, pierwsze zakochanie, tak, pierwsze pożądania seksualne. Korygują te w jakiś sposób i to też badania pokazują. W związku z tym, jeśli my będziemy sączyć takiej młodzieży przekaz, że jest okej, okay, tak, tak jak siebie postrzegasz, jest okej, okay, tak, nic z tym nie rób, tak? będziemy to tą ciężką afirmacji, to to doprowadzi do tego, że być może zaburzymy ten naturalny proces rozwoju. To jest tu bardzo przy... niebezpieczne. Tu przypomnę, przypomnę słowa znanego terapeuty, psychologa, człowieka, który badał temat. To jest ojciec Józef Augustyn, Jezuita, który specjalizował się w tej tematyce i powiedział, że seksualność jest jak woda, przybiera mhm. taki kształt, w jakie naczynie zostanie wlana. Mhm. To ja usłyszałem to kilkanaście lat temu, i rzeczywiście obserwując to, życie potwierdziło te, te obserwując wiele przypadków, życie potwierdziło tą, tą jego, jego ocenę. Mhm. Tutaj Pan mówi o seksualności rzeczywiście Galów na przykład alarmuje, że w tej chwili 20% najmłodszego pokolenia w USA już się deklaruje jako LGBT. To Skąd jest, bardzo... jest ten wzrost. No, między innymi właśnie z tych zmian kulturowych, bo wiemy, że i transseksualizm, i homoseksualizm są przeważająco nabyte. Przepraszam, przepraszam, ale to nie jest też tak, że pewna zmiana opinii publicznej, akceptacja społeczna i pewne przesunięcie się nastrojów opinii publicznej spowodowało, że ci ludzie ujawniają się, łatwiej im się wyjść z ukrycia, łatwiej im zrobić coming out? Ja biorę pod uwagę taką hipotezę i myślę, że może tak być, że częściowo za tymi wzrostami, kryje się właśnie taki wzrost świadomości społecznej, ale ponieważ nastąpiła w statystykach zmiana obrazu klinicznego i ja zestawiłam dane z dziesięciu krajów, proszę Państwa, dziesięciu krajów na całym świecie, również z Australii, z Nowej Zelandii, z USA, z, z krajów skandynawskich, z Wielkiej Brytanii, które pokazują, że w średnio w przeciągu ośmiu lat nastąpiło nawet, tak jak w Szwecji, powyżej przyrost młodzieży która z dysforią płciową, Powyżej 19 tysięcy procent. A przecież Szwecja jest krajem tolerancyjnym i od, od dziesięcioleci. Tam było przyzwolenie, była akceptacja, nawet afirmacja ruchu LGBT. W związku z tym to oznacza, jeśli ten przyrost następuje teraz, w ciągu ostatnich lat, to oznacza, że to nie to, że oni bali się i zrobili coming out, bo można wyjść z ukrycia, tylko że coś się dzieje, są jakieś inne przyczyny. Dokładnie, no, w Szwecji jest jeszcze bardzo popularne tak zwane wychowanie neutralne płciowo tutaj myślę, że też jest, też jest znaczące. Natomiast rozpętała się pewna dyskusja społeczna. to też chcę te Państwa, może to jest dobra wiadomość, którą mogę, mogę tutaj Przepraszam, Ale czy możemy pokazać w takim razie te statystyki pokazujące, jak za nasileniem publikacji medialnych idzie, idą postawy dzieciaków i zgłoszenia do klinik? Do klinik w celu zmiany płci. To są bardzo ważne dane. Ja również nałożyłam na, te, na ten wzrost, ten lawinowy wzrost identyfikacji młodzieży w tych dziesięciu krajach. Nałożyłam również takie wskaźniki, kiedy pojawiły się media społecznościowe, ponieważ są też badania, które i, i też badania specjalistów. To ma, mamy tak, mam zaburzeń wśród młodzieży w kontekście Facebook. 2004 tak. rok, Twitter 2006, Instagram 2010 rok. Ponieważ Liza Litman już jakiś czas temu alarmowała, że to może mieć ten, 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 ten przyrost, czyli tutaj zaczynam, wracam się do tego przypadku, z którego zaczęliśmy zesz, naszą rozmowę. Może być powiązane z pewnymi kręgami znajomych, które funkcjonują. Funkcjonuje młodzież. Przepraszam, podczas lockdownu nie funkcjonowała w kręgu znajomych w realu, prawda? Tak, to były bańki, me, bańki wirtualne właśnie siedzieli na Facebooku, Instagramie. E, dokładnie, więc ona już wcześniej alarmowała, została, została też jej uwaga przyciągnięta do tego kierunku badań poprzez samych rodziców, którzy na to zwrócili po prostu uwagę, że, że dziecko nie wiem, znalazło się w jakiejś grupie oddziaływania i e, zaczęło się dostosowywać do tej grupy. Tak jak w sekcie? Trochę tak, znaczy tam działa pewna psychomanipulacja, która jest izolacją od, od, od innego rodzaju informacji, tak? Tam jest przekaz ściśle izolowany, ściśle taki ukierunkowany na tą, na tą ścieżkę afirmacyjną. Dzieciaki nie wiedzą, że to może minąć, tak? nie, nie mają danych na temat detranzycji, nie, nie spotkają się na przykład z Carrie Bell, która mówi, która nagrała, dziewczyna, która nagrała taki poruszający bardzo filmik, zwracając się do byłych specjalistów, którzy jej zrobili krzywdę przez to, że jej nie zdiagnozowano prawidłowo, ona mówi na przykład o takim zjawisku, BDD, czyli cielesne zaburzenie dysmorficzne. To jest również zaburzenie, które jest związane z. Z zmianą percepcji siebie, gdzie ktoś uważa, że jest ciągle jego wyglądem jest coś nie w porządku, gdzie miał problemy z kobiecością, tak? Większość no, nie no, uważa, że z ich po... drogą. jest nie w porządku, patrzą na Instagram, patrzą na e, 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 w Photoshopie korygowane zdjęcia wielkich gwiazd i myślą, że one też tak muszą wyglądać. No i tutaj może, może się otwierać właśnie ścieżka, mogą się otwierać drzwi w stronę właśnie tak zwanej zmiany płci, bo o jak zmienię płeć, to już nie będę mieć tych problemów. tak? Już po prostu będę podlegać pod inne standardy. Więc a, ta ucieczkowa y, y, droga może być tutaj bardzo znacząca i psycholodzy powinni to zbadać. Co stoi za motywacją, jaki jest obraz kobiecości, jaki jest obraz męskości u takiej dziewczyny. Wywiad rodziny. Wywiad rodziny. No nie można tego jakby przeprowadzać tylko na zasadzie medycyny estetycznej, tak? bo tak jak się to w tej chwili w Polsce dokonuje, że tym, o tym wyrokują lekarze medycyny estetycznej. No, to jest karkołomne, bardzo niebezpieczne, robi się krzywdę. Wypadałoby zapytać co izby lekarskie, ale przemilczę ten temat, ponieważ mamy doświadczenia podczas COVID-u z izbami lekarskimi i to jest zupełnie na inną rozmowę. Ale chodzi o to, że to, to jest problem interdyscyplinarny. I jeśli ktoś się zwraca tylko do lekarzy, to otrzyma, otrzyma odpowiedź medyczną, też nie do końca prawidłową. Tak? Jeśli ktoś się zwróci do psychiatrów, to otrzyma jeszcze inną odpowiedź. Więc no moim zdaniem jest to pani, problem prawny, tak pani naprawdę. Nie, no, nie, lekarski na pewno jest w jakimś sensie, no o, bo jeszcze raz wiecie, powtarzam, tak, lekarze tak, w sensie abdykują z, z, z badania przyczyn dramatu i zachowują się jak rzeźnicy, którzy są w stanie zrobić ciach, szas, pras, szyć, odciąć. Proszę sobie wyobrazić, że taka, jeszcze sprawdzę, żeby się nie przepisała. 100 tysięcy dolarów, to bo, kosztuje. boję się, że, że taki... O, dokładnie ten wątek tak, chciałem 100 tysięcy dolarów kosztuje przeprowadzenie takiej operacji. A, wydatki, w większości... tranzycji, przepraszam. To są koszty na przykład w USA, w Polsce 40 tysięcy, to są same operacje. No dobrze, 35 dobrze, ale... tysięcy plus jeszcze te, te wydatki związane z przyjmowaniem hormonów do końca dobrze, życia. A być może, To jest gigantyczny może... biznes. Przepraszam, być może tajemnica również tkwi w tym, że w niektórych, a może w większości krajów, tych postępowych i politycznie poprawnych, te zabiegi są refundowane z publicznych pieniędzy. Na przykład, w Stanach Zjednoczonych wiemy, że w, w armii ktoś, kto jest zawodowym żołnierzem i nagle chce być kobietą albo mężczyzną. Armia mu funduje taki zabieg. Cały ten proces, bo to nie jest jeden zabieg, tak jak powiedzieliśmy. Tak? Mhm. Ale za tym idzie jeszcze co? Przyjmowanie farmaceutyków do końca życia. E, dokładnie. Proszę sobie wyobrazić, że w Bostonie w 2007 roku powstała pierwsza specjalistyczna klinika dla dzieciaków z dysforią płciową. W e, 2014 było 40 takich klinik, w 2021 80. O czym to świadczy? E, to świadczy o tym, że jest to gigantyczny biznes. I nie można tutaj pominąć tego wątku lobbygu, po prostu pewnych środowisk medycznych. Które jeżeli farmaceutyczny koncern dostaje informację, że ktoś może być jego klientem do końca życia, no to dlaczego ma w to nie zainwestować? Pacjent sobie życzy, tak? Pacjent dostaje to, na co ma ochotę, tak? Ale czy lekarze tą... są od tego, żeby spełniać zachcianki pacjentów? No nie, ja myślę, że pewnie. Mam nadzieję, że, że nie dopiero, bo chciałabym, żeby to się stało wcześniej, ale jeśli się rozpoczną skrzywdzeni rodzice czy skrzywdzeni nastolatkowie pozwy przeciwko takim klinikom, które dokonywały bardzo nieodpowiedzialnych operacji bez odpowiedniej diagnozy, to być może dokonamy takiego kroku wstecz, jak w Szwecji czy Wielkiej Brytanii, gdzie w Szwecji 65% spadła liczba pacjentów klinik właśnie po takiej społecznej dyskusji. Po tym jak rząd szwedzki zamówił raport, gdzie wykazano, że, że skutki długofalowe przyjmowania np. hormonów płci przeciwnej czy, czy blokarów nie są, nie są no po prostu przebadane. To jest eksperyment społeczny. Ten przypadek szwedzki przypomina mi jednak, że on się w, tym, w tej zmianie postaw. Opinii publicznej, ale też również decydentów, polityków w Szwecji, no, swoistą rolę odegrał, odegrały również media. W jaki sposób? Tak, znaczy media, takie tutaj badania pokazywały, nie są jakby w Szwecji, one na pewno ułatwiały tą liczbę tranzycji, ale zwrotnie również ale bo to ja, nie, bo o, o Tak, zaangażowały się w sposób pozytywny, ponieważ pojawił się film Transtrain. On jest dostępne w sieci. Po angielsku. E, angielskimi, tak, angielskimi. Tak. jeszcze raz powtórzmy nazwę? Trans-Train, gdzie byli pacjenci takich klinik, i on jest taki dosyć zrównoważony, powiedziałabym, bardzo obiektywny. Pokazuje w jaki sposób no, nieodpowiedzialny, jak, jak, jak zbyt łatwo, jak z, przy zbyt dużym braku ostrożności po prostu podejmowane decyzje, i w tej chwili taki Karolinska Instytut w, szpital w w Sztokholmie po prostu wycofał się z podawania blokorów płciowych e, dzieciakom do 18 roku życia. E, co więc... w Szwecji i co w Polsce? Czy my w Polsce jesteśmy przygotowani w ogóle, żeby zjawisko zrozumieć, odpowiednio ocenić i podjąć decyzję, wyciągnąć wnioski? No w tej chwili to jest taka właściwie, nie wiem, walka na ringu troszkę, tak? Że tutaj rodzice alarmują, są bezradni często, tak? się do pana, to, tak? No ta, no ale... Te, się do mnie Ta matka i... opowiedziała, że w momencie, kiedy poszła do tej kliniki w sprawie Zuzi, tej osiemnastolatki yy, i chciała interweniować w tej klinice, ludzie, co wy robicie, zagrożono ją, że, we, że zostanie wezwana policja. Yy, no. Ja, ja się spodziewam, no bo to jest troszeczkę skomplikowany problem prawny, bo to jest y, ktoś, kto już ma tak. 18 lat, prawda? to troszeczkę inaczej. Ale mimo wszystko y, należałoby sprawdzić, na jakiej podstawie są podejmowane tak drastyczne decyzje tak? operacyjne. No ale na przykład, na... czy y, dyrektor liceum warszawskiego, który wprowadza te, toalety neutralne płciowo, y, nie powinien w jakimś sensie no, f, f, być przynajmniej y, y, oceniony, czy, czy rozliczony z tej decyzji? Absolutnie tak. Znaczy, ja ubolewam, że jest tak niski poziom edukacji, więc tutaj od, odwalam, że tak powiem, kawał dobrej roboty. Tak? Mówimy rodzicom, że jeszcze raz to powtórzę, że większość dzieciaków nawet 88% wychodzi z tego, więc wszelkie, nie wiem, jakieś kursy antydyskryminacyjne, które są przeprowadzane w licach, tego to był właśnie inicjatywa, one mogą ukierunkowywać wręcz w stronę zaburzenia. No, ale przecież Polska przyjmuje pierwszy krok w kierunku właśnie takiego krajowego programu równościowego, antydyskryminacyjnego. Mówi się o tym w kontekście tych 116 kamieni milowych. Nie wiem dokładnie, bo jeszcze to do końca nie jest Ujawnione, natomiast no, czy nie jest to też element pewnych koncesji, jakie polski rząd realizuje na rzecz Krajowego Planu Odbudowy i przyznania środków, które zostały wstrzymane? A przez Komisję Europejską. Też chciałabym wiedzieć, bo Zachód i Komisja Europejska, czy, czy w ogóle Unia Europejska są szalenie zideologizowane. Tam jest też obowiązuje taki wieloletni plan y, równościowy, tak i agenda Pro LGBT. To są dokumenty, które są dostępne na stronie Unii Europejskiej. Y, Helena Dalik, pełnomocnik do spraw równości Unii Europejskiej, wprost się wypowiadała, że ona y, jest przeciwko używaniu słów kobieta, mężczyzn, czy mama i tata. A więc y, jak tylko jeszcze do, uzyskała minę nominacji jeszcze nie było oficjalnie na tym stanowisku, już zapukał do niej pan George Soros albo jego przedstawiciele, bo udało mi się uchwycić ten moment, mam gdzieś tam print screen. No więc, no, czego można się spodziewać po takich osobach? Więc Polska ma do grania szalenie ważną rolę. Tylko pytanie, czy my będziemy w stanie się podnieść wystarczająco, nie uleć takiej, no, takiej nagonce ideologicznej, nie iść za propagandą. Otóż to, co pani zrobiła, pokazując najnowsze badania, najnowsze dane, no jest pewnym, kapitałem naukowym. No, można się oprzeć na tym podejmując decyzje polityczne, administracyjne, prawne itd. Tak Ale również rodzinne, no, ludzkie, wewnątrz tych dramatów rodzinnych. Czy państwo ma tutaj jeden zasadniczy interes, to jest groźne dla demografii, tak? Jeśli 20% dzieciaków, czy, no, przepraszam, to nie są tylko dzieci, najmłodsze pokolenie, w USA się w tej chwili e, deklaruje jako LGBT i w ciągu tam około 10 lat nastąpił przyrost dwukrotny, no to to jest dane świadectwo tego, że, że ta ideologia działa. Tak? I musimy że postawić... ci ludzie, że te 20%, to dokończmy, te 20% będzie miało ogromne kłopoty z założeniem szczęśliwej rodziny, oczywiście, a wiadomo, oczywiście. że dzieci raczej przechodzą na świat w rodzinach. Choć patrząc na statystyki, tych dzieci pozamałżeńskich przybywa... Z każdym rokiem. Chociaż i, i przyby, przyby, inaczej, przybywa związków, po, tych urodzeń pozamałżeńskich, co wcale nie znaczy, że przybywa urodzeń, bo ostatni rok był najgorszym demograficznie z, od, od wielu, wielu lat. W Polsce w 2021 roku urodziło się tylko 300, 331 tysięcy obywat, nowych obywateli. Dla porównania, roczniki 80 to było 700 tysięcy, tak? czyli o połowę spadła. Nie jesteśmy w stanie, pokolenie dzieci jest o połowę mniejsze od pokolenia mm. rodziców, ale to jest zupełnie inny temat. Co, 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 co powinny zrobić władze państwa, co powinny zrobić ministerstwa, jaka jest rola polityków, legislatorów, żeby no nie wiem unie, zatrzymać to unieszczęśliwianie dzieciaków. Ja bym to widziała rozłożenie tej polityki na kilka etapów i na kilka różnych resortów. Ministerstwo edukacji powinno wydać broszurę uświadamiającą i przeprowadzić szkolenia dla nauczycieli, dla metodyków. Co najmniej tyle, tak? Ministerstwo sprawiedliwości powinno zająć się regulacją prawną, żeby nie było dopuszczone w ogóle stosowanie blokerów dojrzewania płciowego czy Podawania hormonów płci przeciwnej dla osób, co najmniej dla osób niepełnoletnich, tak. No dobrze, a żeby osoba pełnoletnia, nawet jeżeli będzie chciała, no to powinien być zrealizowany wywiad psychologiczny. Tak, czyli wywiad pełna rodzinny, diagnoza, pełna, pełna diagnoza, diagnoza, wyeliminowanie innych czynników. I kilka etapów dopuszczenia tego Oczywiście, tej, więc... tej tak zwanej terapii. No i promocja też bardzo silna no, w ramach Ministerstwa Rodziny, pokazująca, że no, natura jest. Transfobiczna tutaj, czy homofobiczna, ponieważ dzieci się rodzą tylko w rodzinach e, takich no, biologicznych. I tak? e, tutaj to nie jest przeciwko komukolwiek, takie są fakty i tych faktów się po prostu musimy trzymać. O tym, czy zdołamy zatrzymać ten proceder unieszczęśliwiania naszych dzieci. Na pewno będziemy jeszcze rozmawiać, na pewno będziemy pytać polityków. Natomiast tym wszystkim, którzy czują niedosyt po dzisiejszej rozmowie, ja bardzo gorąco polecam teksty. Pani Agnieszki Marianowicz-czygieł. Część z nich dostępna jest w sieci. Panie Agnieszko, co to za materiały? Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, między Chromosomem a paragrafem, tam jest mój artykuł na temat dzieci i młodzieży. I to było wydane kiedy? W 2021 roku. I to jest w formie papierowej, tak? To jest w formie papierowej. Natomiast e, ten artykuł, o którym dzisiaj tutaj więcej rozmawialiśmy, e, Fides et ratio, jest też dostępny na stronie Instytutu Ona i On. Bardzo też polecam. Natomiast ja też bardzo gorąco polecam książkę, kiedy Harry stał się z saly wydawnictwa. Warsaw Enterprise Institute, a gościem naszym była dzisiaj pani Agnieszka Marianowicz-Szygieł. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja również dziękuję.